Dzisiejszy fragment Ewangelii św. Łukasza można byłoby, mój Boże, przypieczętować refleksją świętej Teresy w tak zwanej burze i od Jezusa i powiedzieć, no i Panie Jezu, nic dziwnego, że nasz tak bardzo mało uczni. Dlatego, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy, no jest tekstem, przekazem wstrząsającym. Bardzo mocno wstrząsającym, a raczej strząsającym jakikolwiek pył naleciałości, te wszelkiego rodzaju nasze konstrukcje intelektualne, pobożnościowe, to nasze rozumienie nauki Jezusa Chrystusa, bo dzisiaj Pan Jezus dotyka bardzo, to bardzo konkretny rzecz. To dzisiaj taki zestaw warunków, którymi trzeba dysponować, które trzeba posiadać w sobie, umieć to po prostu zrobić, wykazać się umiejętnością właśnie sprostania wymagania. To taki egzamin wstępny na uczelnię, w której rektorem jest Jezus z Nazaretu. Popatrzcie, nie ma mowy o tym, że jeżeli ktoś czegoś nie potrafi, to figa z machem, jeśli chodzi o niebo. Nawet nie ma nieba w perspektywie. Dotykamy fundamentu rzeczy, wstępu, stałego. Jeśli ktoś chce być moim uczniem, na początku roku szkolnego, to dobrze, że mamy okazję do temu, by sobie przypomnieć, jakie jest zadanie ucznia, jaka podstawowa umiejętność ucznia. Zresztą z własnych doświadczeń, któreśmy mieli w szkole, to najczęściej powtarzanym tekstem, takim psalmem responsoryjnym nauczycieli, którzy również są teraz tutaj na mszy świętej, to uczniów nie gada, nie kręć się, zostań, słuchaj. Dlaczego tego typu dyspozycje są wypowiadane? No właśnie dlatego, bo harniter, bałagan, gadanie, niesłuchanie przeszkadza nam mówienie, czyli w przekazie wiedzy, prawa. Podstawową umiejętnością, którą nie może nie wykazać się uczeń, to umiejętność, mój Boże, słuchania. Wysłuchać kogoś. Wracając w tym roku z pielgrzymki do tych, którzy pozwolili się zamknąć w jednym autokarze w drodze powrotnej, powiedziałem, właśnie snując refleksje takie na temat doświadczeń pierwszego pielgrzymowania, że nie ma lepszej formy na odpoczynek, na spędzanie urlopu, jak pójście właśnie na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę Najlepiej. Dlaczego? Bo człowiek pojedzie, mój Boże, że niech będzie do pustki, którą również bardzo lubię i cenię, i w momencie, kiedy nasiedzi się w tym tłumie, który tam jest, to wraca z odpoczynku zmęczony. Idzie do pracy po to, żeby odpocząć. Bo jest po urlopie totalnie zmęczony. A najpierw z pielgrzymki człowiek wraca fizycznie zmęczony, wewnętrznie wypoczęty. Ot taki, mój Boże, chrześcijański, rzymsko-katolicki paradoks. I coraz częściej, nie wiedzieć czemu, ale coraz częściej ludzie, chcąc właśnie odpocząć na urlopie, decydują się na to, żeby pojechać i spędzić w ciszy, w milczeniu, chociażby tydzień albo dwa tygodnie w jakimś klasztorze, czy to w Tyńcu, czy jakimkolwiek innym, gdzie po prostu jest wymuszona cisza. Czyli stworzone warunki do tego, aby, mój Boże, słyszeć, słuchać, usłyszeć. A więc, to dobrze się składa, że na początku roku szkolnego tego typu informacje dzisiaj słyszymy z tego fragmentu Ewangelii, które mówią o przymiotach koniecznych,
właśnie do tego, żeby można było znaleźć się w gronie uczniów Jezusa Chrystusa, to nabycie umiejętności słuchania. Coś musi być na rzeczy, skoro Pan Jezus nieustannie zwraca do tego zmysłu naszą uwagę, dlatego że początek, to już kiedyś wspominałem, początek objawienia, początek przekazu Bożej prawa, Bożej mądrości, Bożego punktu widzenia, zaczyna się od wezwania skierowanego do narodu wybranego Starego Przymierza, Szema Izrael, czyli słuchaj Izrael, słuchaj Izrael. Bardzo ważne, umiejętność słuchania. Między innymi ona wyraża się w tym, że mamy władzę właśnie nad otaczającym nas światem, który bardzo intensywnie i niestety wyjątkowo skutecznie potrafi się wedrzeć w nas różnego rodzaju sposoby, żeby dotrzeć do naszej świadomości. Trzeba umieć wyciszyć otaczający nas świat. A czasami przyglądając się właśnie świętym, którzy byli przed nami, był taki moment również w historii Kościoła, który się, no właśnie, odnosi się wrażenie, że właśnie się powtarza po raz kolejny. To przykład, mówię może naszego patrona, dlatego że papież Jan Paweł II, Benedykta, świętego Benedykta, jeśli nie Paweł VI, uczynił, ogłosił patronem Europę. A co takiego zrobił? No właśnie, potrafił odsunąć się od zgiełku miasta Rzymu. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, co to znaczy zgiełk miasta Rzymu, to trzeba pojechać do Rzymu, bo i na dzień dzisiejszy również można tego dokładnie doświadczyć. Wtedy pewnie byłoby jeszcze bardziej jasnowidny miasto. Jeszcze bardziej umiędzynarodowiony. Co to taki problem? Usuwa się do Subiaku, idzie na prowincję, do lasu, w górę. Otwiera, mój Boże, pustelnię. Po co? No jeśli ktoś nie odsuwa tego świata od siebie, nie może być moim uczniem, czyli nie usłyszy mnie, nie usłyszy mnie. I też taka refleksja, która będący jest darem pielgrzymowania na Jasną Górę, rocznym darem, dlatego że niechcący gdzieś, no właśnie, w takim przygotowaniu do drogi, chwyciłem książkę Włodzimierza Sołowiowa, krótka opowieść o Antychryście. Warto to przeczytać. Pozycja, powieść, która została napisana no, blisko, nawet więcej, ponad 120 lat temu. Krótka opowieść o Antychryście. Przypomnę również takie wydarzenie z roku 1976 roku w Stanach Zjednoczonych. Kardynał Karol Wojtyła, spotykając się z Polonią, mówi, że przed Kościołem, również i w Polsce, stoi moment no, takiej absolutnie, prawie że ostatecznej konfrontacji właśnie z Antychrystem. Konfrontacji Kościoła z Antykościołem. I przyznać się, że w momencie, kiedy wziąłem, no właśnie, opowieść, fikcję literacką, zdawałoby się, napisaną ponad wiek temu, to trąci no właśnie kwestii, która na dzień dzisiejszy nas bezpośrednio, naprawdę bardzo bezpośrednio dotyczy. I w tejże właśnie książce znajduje się również fragment książki, naukowej książki papieża Benedykta XVI, trudne dzieło Jezus z Nazaretu, godne naszej uwagi, tam w części, która jest poświęcona drugiemu uszem Jezusa Chrystusa, papież poświęca również uwagę postaci Antychrysta. Uzupełni moje braki wiedzy na temat, no właśnie Ewangelii, którą wielokroć czytaliśmy. Do czego zmierzam? Do postaci Barabasza. Papież w swojej no właśnie takiej finezji intelektualnej, wyżynach intelektualnych, przypomina oczywistą rzecz. Postać biblijna, plebiscyt, uszanowanie zwyczajów, które tam opanowały, panowały wówczas w Jerozolimie, że na święta paschalne ogłaszano amnestię, pozwalano, żeby wybrano sobie więźnia, którego wypuszczano na wolność. I postawił przed nimi dwóch Jezusa z Nazaretu, no i Barabasza. Po polsku to imię brzmi dokładnie tak, jak słyszeliśmy, Barabasz. Natomiast z hebrajskiego, po hebrajsku to Bar Abbas, czyli
Krystyny Bońca, na polski przekładając. Więc Piłat postanowił przed narodem wybranym Starego Przymierza. Dzisiaj przed nami dwóch. Mesjasza, no i antymesjasza. Kim był Barabbas? No, przywódcą kolejnego zrywu narodowego, żeby zrzucić jarzmo okupanta z Izraela. Znaczny więzień. Patriota, mówiąc dzisiejszym językiem. Człowiek miłujący własny dom, własny naród, własną ojczyznę. To taki, no, po części odpowiednik jednego z naszych wielu patriotów, taki, no, nie będzie Robert Traunt. Chociaż tamten był człowiekiem nad wyraz Chrystusowi oddanym, no ale przez analogię. Dwa modele Mesjasza. Jezus z Nazaretu, który pokazuje człowiekowi, no właśnie to coś. Drogę wyrzeczenia się siebie w służbie Bogu i bliźniemu, zapomnienia o sobie w służbie Bogu i bliźniemu. I Boże, Barabbas, który mówi o nowym porządku, nowym świecie, do którego dochodzi się poprzez, no właśnie, przemoc, śmierć, doczesnymi środkami. Tak więc, drodzy bracia i siostry, nikt z was, mówi Pan Jezus, Mesjasz, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.